Witam Was w kolejnej części Wypadów za miasto, czyli Escape Łódź. Dziś pokazuje Elbląg, a konkretnie Muzeum Archeologiczno-Historyczne. Jest to najbogatszy w Polsce zbiór zabytków archeologicznych pochodzących z 30-letnich badań wykopaliskowych na terenie Starego Miasta w Elblągu. Przedstawia barwny obraz kultury miasta przez ukazanie codziennego życia mieszkańców od XIII do początku XX wieku. Mnie najbardziej zafascynowała wystawa związana z legendą Bałtyku osadą Truso. To wczesno-średniowieczne centrum handlowe utrzymywało kontakty z najdalszymi zakątkami Europy. Osada założona była bezpośrednio nad brzegiem jeziora Drużno. Była to w głównej mierze ludność skandynawska i pruska. Jak zapewne wiecie, Łódź jest związana z kulturą plemienia ze Skandynawii od pradziejów, tym bardziej ciekawe było zapoznanie się z legendą Pomorza. W muzeum można zobaczyć również zabytki związane z tajemniczym ludem gotów. Następne wystawy posuwając czas, nie sposób pominąć poczynań krzyżaków. Chcesz zobaczyć więcej z tego muzeum? Oczekuj kolejnego filmu.